Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Volkswagena Passata z silnikiem 1.8 turbo o mocy 150 koni mechanicznych. Jest to auto z 1999 roku. Zamontowaliśmy tutaj polski produkt, instalację KM Enevo z jednostką sterującą przeznaczoną do obsługi auta czterocylindrowego. A oto poszczególne elementy tego zestawu. Tutaj mamy centralę sterującą KM Enevo, wtryskiwacze Barracuda, czujnik ciśnienia, temperatury oraz podciśnienia, filtr fazy lotnej. Tutaj mamy reduktor wraz z filtrem fazy ciekłej. Jest to reduktor ACR250. Volkswagen z tym silnikiem spala około 11 litrów benzyny, gazu spali około 12 litrów, pozwoli to na zaoszczędzenie około 310 zł na każdym przejechanym 1000 km. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 550 zł, na gazie już tylko 240, także 310 zł, czyli ponad połowa zostaje nam w kieszeni. Przejdźmy teraz do przełącznika. Przełącznik trybu zasilania został umieszczony w schowku po lewej stronie od kierownicy. Jest to miejsce wskazane przez klienta. Przełącznik informuje o poziomie gazu pozostałym do wykorzystania oraz daje możliwość manualnego przełączenia pomiędzy trybami gazowym a benzynowym. Biornik o pojemności 55 litrów umieszczony został we wnętrze pozostałej po kole zapasowym. Pozwoli na przejechanie około 370, nawet 400 km na jednym tankowaniu. Ostatnim elementem instalacji jest wlew gazu. Umieszczony pod klapką wlewu benzyny, jest to wlew z dokręcaną końcówką. Wlew jest oczywiście całkowicie niewidoczny po zamknięciu klapki. Koszt zamontowania instalacji KM Enevo do takiego Volkswagena Passata jest to 2800 zł. W przypadku oszczędności niesionych wraz z jazdą na gazie, zwrot kosztów montażu nastąpi po około 9000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.